Przyznajcie sobie szczerze, widząc recenzję gry, kiedy to ostatnia była prawie dwa lata temu. Te, Ta, takie to jest to przechodzenie gier. Wolne, powolne. Nie doczekacie się żadnej gierki i się już doczekaliście się gierki. Mówić, no, co to mówić? Po dłuższej przerwie w końcu udało się przejść kolejny tytuł. No, wiadomo, niektóre tytuły troszeczkę zajmują hmm, długo, choć odejmując to i tak wychodzi, że no finalnie no, i tak grali czy moment ty, ty, kiedy to odpalałeś, a nie ile tu zlekałeś. Aczkolwiek nie na się ukryć, udało się w końcu skończyć więzy krwi, czyli drugą odsłonę Calo Juarez. Pierwsza, co prawda, no nieco zapomniana, no ale mająca bardziej archaiczną grafikę oraz archaiczne sterowanie. Druga część natomiast jest wersją poprawioną jedynki i ona robi to dużo lepiej. Oczywiście tutaj mm, będzie to bezspoilerowa, bo <grych> więc spoilerki oczywiście z serii Zagrajmy Wy. Ale wracając, no w drugiej części Calochuares, Język Krwi, wcielamy się oczywiście w dwóch Braci, Reja i Tomasa, którzy oczywiście no, pewnego razu no, byli żołnierzami właściwie u Konfederaty, który oczywiście jest już taki zdradziecki, no i też zabierał ze sobą swojego siostrzeńca, który jest akurat księdzem, no i on akurat preferuje to bardziej takie pacyfistyczne. No, troszeczkę postawę. No i oczywiście oboje bracia zatrudniają się oczywiście u tytułowego Juarez'a, z którym potem no, jednak zrobią kontakt i jeszcze go na to jak za... ale zresztą to jego szefa <grym> również zaćgawają. I tutaj jeszcze się rozchodzi oczywiście ten skarb na dodatek. Jeśli chodzi o rozgrywkę to to jest FPS w stylu właśnie westernowym, bo w sumie tak, nie tylko Amerykanie tworzą dobry western, ale również właśnie Polacy, jak się okazują, czują ten pustynny klimat. Graficznie może dzisiaj nie robić wrażenia, ale w 2009 to naprawdę była całkiem przyzwoita grafika. Modele są dość szczegółowe. Na dodatek cienie też wypadają dobrze. Więc no, dzisiaj może nie robić wrażenia, ale kiedyś to była coś. No zresztą też wygląda ładniej niż pierwszy Kalohuarez. I tak, jeśli chodzi o rozgrywkę, to hmm, no wiadomo. Znowu się strzela oczywiście bumperami, a nie spustami. No i jest też nieco archaiczny system, system osłon, który akurat no, opiera się... Od, żeby w ogóle go użyć trzeba tak prawą gałką tutaj pomanewrować. <grym> Więc też no, widać, no nie dzisiejsze, raczej widać standardy, biorąc pod uwagę, że dzisiaj to raczej Wystarczy jeden przycisk, i wola, albo porządnie się schować. A tutaj trzeba tu troszeczkę pokombinować, żeby na przykład za osłonę tutaj walić. Stąd też dużo częściej raczej waliłam na otwarty ogień bez żadnej osłony. Więc tu można zauważyć, że no też ten system osłon zostawia tu sporo do życzenia, ale za to jest też parę wyzwań. Jednym z dodatkowych elementów gry oczywiście są Pojedynki. Tak, co jakiś czas będziemy się musieli pojedynkować z delikwentem. No i oczywiście jest to gra na refleks, więc jeżeli jesteś za wolny, no to elo do widzenia będziesz pływał jeszcze z 20 razy. Tak, nawet na łatwym poziomie, który później przerzuciłam, no nie, nie były one proste. Z tego powodu, że trzeba bardzo blisko rękę trzymać, używając oczywiście prawego drążka, No i w odpowiednim momencie strzelić R1, gdy zadzwoni dzwon. A to nie zawsze jest oczywiste, że zrobi się to, jakim nie miałbyś spyt to i tak dostaniesz. I za któryś raz dopiero wtedy ogarniesz, że trzeba strzelić. No więc pojedynki tutaj faktycznie stanowią one wyzwanie. No trzeba jeszcze, z, dodajmy fakt, dodatkowo przybliżać... Chodzić tak, żeby na przykład widzieć przeciwnika, no i co ciekawe, tłobo, inaczej, no to nic z tego nie strzelimy. No, więc no widać, że to nie są takie łatwe. i Tutaj się najbardziej męczyłam z tego powodu, że to widać, że to stanowi już tu takie dużo większe wyzwanie, no i trzeba troszkę jednak mieć wprawę w tym. W tym. No a bronie też są różnorodne. No, oczywiście niektóre postaci się dostały. No bo tak jak mówię, możemy właśnie na początku misji wybrać jedną z dwóch braci, właśnie Tomasa albo Reja. No, jako Tomas, możemy mieć na przykład zdolność przybliżenia, czyli możemy nieco precyzyjniej i z daleka właśnie się nie strzelać, no a my jako rej możemy nawet wielokrotnie używać. Też mamy takie atrybuty specjalne, które się aktywują po zestrzeleniu kilku wrogów, no i każdy z nich ma inny. Tomas, no oczywiście ma ten, że musimy tak przetrzymać siu siu siup, no a rej oczywiście może tak sobie chodzić tą kamerą i na przykład w wielu przeciwników nawet kilka razy, no a Tomas robi to na szuta, no i też w przypadku Tomasa mamy też dostęp do lasa, który jest przydatny w niektórych etapach, jeżeli chcielibyśmy się gdzieś dostać. No i tutaj mamy też jeszcze nawet podwójne rewolwery, mamy tu jeszcze nawet takie wiatruby, takie bardziej snajperskie, ale tego Tomas może, z czego co ja dobrze pamiętam, strzelać tak bardziej z daleka. Więc no każdy z postaci ma tu inne atrybuty i raczej... Czyli też one działają? No ale obie, wy dwoma się działają. dobrze gra. No i co jakiś czas też mamy te sekwencje, gdzie strzelamy do wielu wrogów. Gówno jeszcze sekwencje ścigane, a czasami nawet zwierzyczką. Na przykład gdzieś tak na początku gry, gdzie musieliśmy zestrzelić statek. Czyli nie te co chronić, co na przykład pozbywać się delikwentów. Czy raczej stara się, żeby z tego ogólnie No, jeszcze co z arbatką, gdzie pozbywaliśmy się przeciwników. No więc akurat dużo. No, fabularnie akurat jest też bardzo interesująco. I ogólnie skracając to trochę całość, to kalo Juarez języku krwi, mimo że jest już stare, jest już trochę leciwe i ma już swoje lata. To bardzo dobrze się trzyma i wciąż powiem szczerze, że warto to zagrać, mimo że, no wiadomo, nie jest ona dzisiejsza i na dodatek może niektórych przestraszyć trochę już no, leciwe sterowanie, ale no 9 na 10 akurat jest to taka adekwatna ocena, tym bardziej jak mówimy tu o grze z 2009 roku, która naprawdę jak na tamte czasy prezentowała się. Bardzo dobrze, a za tydzień, a za tydzień, przejdziemy do znowu nowości. Wrócimy do nowości, tym razem od legend nowej fali brytyjskiego heavy metalu, którzy trochę wrócili do swojej formy. Mowa tu oczywiście o niedawno wydanym Invisible Shield od Judas Priest, czyli najświeższym albumie. Naszych hegemonów z Wielkiej Brytanii, które to jest gay frontman. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!